Oglądacie Państwo raport w Superstacji. Jarema Jamrożek, witam ponownie, a teraz przenosimy się do miejscowości, która jest zapewne wyzwaniem ortograficznym, miejscowość Żmiąca. Tam również nasz reporter Piotr Jędrzejek. Witaj Piotrze. I na początku Piotrze, jaka pogoda, bo w Warszawie pada? W Warszawie pada, powiem tyle, że w Krakowie pada, bo to niektórzy z Krakowa przyjeżdżają, bo to bliżej jest Krakowa. No póki co tak jest w kratkę, ciężko mi jest powiedzieć, bo przed chwilą świeciło słońce, teraz znowu zaczyna kropić, więc tak jest rzeczywiście ciężko przewidzieć. Natomiast my liczymy na to, że się rozpogodzi. A ja chciałem tylko zapytać ciebie, Jarem, tak sobie pomyślałem na początek, bo ty zawsze mówisz, że mi zazdrościsz, jak gdzieś jestem daleko, a ty w studiu. Czy tak jest teraz też? Przyznam, że te widoki za tobą są bardzo kuszące. No i to właśnie, to mi się podoba. To w takim razie zostawiam ciebie z twoją zazdrością w studiu w Warszawie. My przenosimy się tutaj do Żmiącej dokładnie, a jesteśmy w gospodarstwie agroturystycznym i w stadninie koni u Gazdy, a ze mną właścicielka, pani Iwona Szostak. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. My tutaj przyjechaliśmy nie bez przyczyny, bo dzisiaj ważny dzień. Tak, dzisiaj mamy otwarcie sezonu. 1 maja co roku o tej porze mamy zawody właśnie na otwarcie sezonu. Witamy wszystkich gości właśnie w taki sposób. Kto w tych zawodach będzie startował dzisiaj? To są zawody amatorskie. Będą startować młodzi i starsi. Mam nadzieję, że Państwo to zobaczą. U nas na parkurze odbędą się zawody dla amatorów, po prostu gości przyjezdnych i wszystkich, którzy mają ochotę i już umieją trzymać konia za grzywę. No właśnie, bo dzisiaj taki mamy ważny dzień, rozpoczęcie sezonu, ale do kiedy ten sezon tak naprawdę u Państwa trwa? To jest trudne pytanie, ponieważ u nas sezon się nie kończy, więc się nie zaczyna. Sezon jest całoroczny, konie są na zewnątrz przez cały rok, zarówno na trawie, jak i na śniegu. Mamy pokoje całoroczne, bryczki, no i kuligi w zimie, także pytanie trudne, bez odpowiedzi. Pytanie bez odpowiedzi, ale my widzimy przygotowania, tam już tak zwany parkour, tak to się mówi? Tak, to jest parkour, przygotowane są przeszkody, zarówno niskie dla osób, które rozpoczynają, jak i wyższe dla osób, które chcą pokazać swoją umiejętności u nas, tak. Ale u Państwa nie tylko konie, można sobie przyjechać, jak Pani mówi, na kulik w zimie, można przyjechać po prostu pospacerować w lecie, bo tutaj również cała baza i to baza nie tylko jeżeli chodzi o konie, ale baza jeżeli chodzi o spanie, jeżeli chodzi o zabawę, jeżeli chodzi o jedzenie. Tak, mam nadzieję, że Państwo wszystko na wyjściach zobaczą. Zapraszamy dzieci, zapraszamy starszych. Można zjeść i w bufecie, i całodzienne wyżywienie. Można zaprosić dzieci na plac zabaw i odpocząć bez dzieci. Można po prostu popatrzeć na okolice i nie robić kompletnie nic. No i można bryczką pojeździć. A jak Państwo coś chcą, to mam nadzieję, że odpowiemy. To jest jeszcze, to wróćmy do tych koni, bo to taka podstawa, prawda, tutaj. Jak to w praktyce wygląda, jeżeli ktoś chce pojeździć sobie na koni, po prostu przyjeżdża? Tak, po prostu przyjeżdża. Najlepiej jest zadzwonić do instruktora i niezależnie od tego, czy ktoś coś umie, czy tylko marzy o jeździe na koniu, zaczynamy się uczyć. Przy czym u nas nie jest tylko i wyłącznie nauka jazdy na koniu, ale rozpoczynamy od czyszczenia, od głaskania. Może Państwo zobaczą, jak konie mają pięknie zaplecione ogony u nas. Także można się oswoić ze zwierzęciem i nauczyć jeździć łącznie z wyjazdem w teren, to już dla zaawansowanych, no i oczywiście skokami. Ale te skoki to są przewidziane już dla bardziej zaawansowanych, rozumiem? Tak, no nie chcemy żadnych wypadków i nie mamy. Zawody ruszają za chwilę będziemy mogli zobaczyć to rozpoczęcie zawodów, no i potem nagrody i rozdanie nagród na koniec. To jest jakiś puchar? U nas jest, ponieważ są to zawody amatorskie, więc aby nie krzywdzić nikogo, u nas dla wszystkich są nagrody w postaci flo, co Państwo zobaczą, ale też wiadomo, kto wygrał. Ale zazwyczaj nie jest to jedna osoba. No właśnie, jak to było w poprzednich latach, jeżeli chodzi o te zawody, bo to nie jest pierwszy raz. Nie, to nie jest pierwszy raz, to już jest któryś raz. Mamy też zawody z okazji Hubertusa w listopadzie. No mamy kilku wygranych, ponieważ nie mierzymy czasu tak jak na zawodach profesjonalnych, ale patrzymy na to, czy ktoś przejechał wszystkie przeszkody, czy nie. Stąd więcej jest osób, które się cieszą po zawodach. A pani jest góralką, czy nie? Nie. Nizinną? Taką, tak, nizinną spod Krakowa. Spod Krakowa, bo mówią właśnie o tym, cały czas o tą pogodę się mnie pytają, tak jakbym ja tutaj miał przepowiadać pogodę. Póki co się trzyma, tak więc nie mamy z tym problemu, ale my zachęcamy Państwa do odwiedzin w Żmiącej, tutaj w stadninie koni. Grill się rozpala, konie już wychodzą ze stajni, tak więc tutaj coraz więcej zaczyna się dziać. My za chwilę schodzimy na ten tak zwany parkour, bo ja od razu się przyznaję, że jeżeli chodzi o słownictwo, w tej konnych sprawach to się kompletnie nie orientuję, więc będę pytał. Specjalnie dla nas organizatorzy
tak naprawdę dostosowali te zawody do naszych wejść antenowych, więc będziemy mogli zobaczyć te najważniejsze momenty w trakcie trwania zawodów, włącznie z wręczeniem nagród, o którym mówiliśmy, tak więc zapraszamy. Jeżeli ktoś z Państwa ma blisko tutaj do Żmiącej, to jeszcze zdążycie przynajmniej na rozdanie nagród, a jak nie, to potem, tak jak mówię, grill rozpalony, tak więc my tutaj na pewno będziemy. Zapraszamy do Żmiącej i będziemy się spotykać w trakcie tego raportu na pewno jeszcze niejednokrotnie. Piotr Jędrzejek i wspaniałe widoki. Z Piotrem oczywiście będziemy się dzisiaj jeszcze wielokrotnie spotykać w raporcie.